Proszę? Od Music Stolca. Music Stolca. Tak. Wiesz co, za 9, za, przepraszam, za 11 metrów zapłaciłem 4800 netto. Za metr z kawałkiem. Nigdzie taniej nie znalazłem. Używane w tej cenie były. Ja pytam się, czy mają kupić czarne. Oni czarne chyba nie mają. Dystrybucja. Około 180 metrów. O! 2 sceny. Jedna jest na 290, a druga jest na 390. Wszystko czarne. Kopiuj link, podłącz wideo, czy podgląd już jest? Jest, podgląd już jest. To co mi mówiłeś, Holandia. Cześć, cześć. Dzisiaj tak z zaskoczenia. Mamy przed sobą S1 Pro Plus, S1 Pro. S1 Pro, który używała moja żona przez 5 lat. Praktycznie od daty premiery. Używała go bardzo często. W tej chwili przyszedł S1 Pro Plus. No i się przyjrzymy, jakie ma możliwości. Jeszcze tylko wrzucę w kilka miejsc streaming. Dajcie mi chwilkę. O. Tyle słychać ptaszki. Jesteśmy w naszym testowym studiu. W pięknej okolicy, zaraz przy warcie, zaraz przy lasach nadwarciańskich. Także docelowo będzie piękne miejsce na nagrania, na testy. Okej.
No, streaming taki trochę z zaskoczenia. Okej. Cześć. Bose S1 Pro ustanowił nową kategorię sprzętu. Tak jak L1, L1-2 zapoczątkowały popularność kolumnowych systemów nagłośnieniowych, tak S1 Pro stał się protoplastą całej rodziny urządzeń akumulatorowych z wyjściami mikrofonowymi, liniowymi, z mikserem. Dość powiedzieć, że w tej chwili jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się grup produktowych. No i nie oszukujmy się, S1 Pro swoje lata ma. Nie chcę teraz skłamać, to jest 5 lat czy 6 lat, ale gdzieś mniej więcej tyle. Czas na nowy model. Nowy model, nowe możliwości, nowe funkcje i trzeba przyznać, że pod pewnymi względami znowu Bose ucieka konkurencji. Może na początek kilka cech, które no, stanowią o przewadze nowego modelu. Teraz umówmy się co do jednego. Bose S1 Pro Plus nie jest sprzętem klasy profesjonalnej. To jest sprzęt do użytkowania przez muzyków. Oczywiście można go wykorzystać również na eventach, na sztukach, jako dogłośnienie, jako nagłośnienie strefowe. Natomiast to nie jest sprzęt klasy profesjonalnej. Nie ma odporności IP ani 44, ani 43, ani cokolwiek. Nie jest wodoszczelny. To jest sprzęt klasy popularnej. I rozpatrujmy ten sprzęt w tej kategorii. Sprzęt dla muzyków, dla prezenterów, do salek konferencyjnych, na eventy typu animacje. Moja żona wykorzystywała Bose S1 Pro do śpiewania w kościołach podczas mszy weselnych, ślubnych. Wykorzystywała w animacjach. Bóg jeden wie w jakich sytuacjach, to prawie pod wodą grało, ale grało. Natomiast to nie jest sprzęt klasy Pro. I S1 Pro Plus, S1 Pro Plus nowa wersja, też nie jest sprzętem klasy dla zawodowców, ale dla muzyków, na eventy i tak dalej. Jeżeli sobie to wyjaśnimy, to teraz spójrzmy, jakie nowe możliwości w nim drzemią. Pierwsza rzecz, został przeprojektowany bass reflex. I przekonacie się nausznie, że ten model będzie miał nieco efektywniejszy bas i będzie schodził nieco niżej. Natomiast już pierwszy ogląd panelu mówi nam, że mamy do czynienia z urządzeniem cyfrowym. To jest cyfrowy mikser. Zwróćcie proszę uwagę. Nie mamy potencjometra, tylko mamy encoder. Mamy dwa kanały mikrofonowo-instrumentalno-liniowe, wyjście auksowe poboczne i wyjście liniowe XLR-owe. USB do zasilenia smartfona, USB do ładowania i do update'ów, wejście auksowe i wejście mini jack i duży jack oraz Bluetooth alternatywnie. Z poziomu panelu możemy obsłużyć głośność kanału, wciskając tony wysokie, półkowy korektor, tony niskie
i wysyłka na pogłos. Teraz to, co jest absolutnym nowum, to taki nadajnik. Włączę ten nadajnik. Mam zwykłego SM-a podpiętego do nadajnika. Nadajnik pracuje w paśmie bluetoothowym 2,4 giga. I teraz będę mówić i będę mówić głośno, będę mówić coraz głośniej i dodam sobie pogłosu talentu hej, 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 hej. I już słyszymy, że jest za dużo basu, ściągniemy dół, hej, 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 hej. Mamy od razu regulację pogłosu. I teraz ten mikrofon działa do 10-11 metrów. W razie nagromadzenia większej ilości nadajników, odbiorników Bluetooth może się ten zasięg ograniczyć do 6-7 metrów, ale w dalszym ciągu, jeżeli to jest mikrofon, który służy wokaliście ulicznemu na przykład, czy prezenterowi podczas prezentacji, no to umówmy się, takie zasięgi absolutnie wystarczają. To jest nie do celów profesjonalnych, tylko do profesjonalnego zastosowania jako nagłośnienie eventu, prezentacji i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest dopiero początek, bo dobrze, wyłączymy już nadajnik. Teraz jeżeli przytrzymamy przycisk, to nam się włączą funkcje dodatkowe. Proste ustawienia tonmasz. Te, które były wcześniej dostępne na przełącznikach mechanicznych, tu możemy przełączyć albo jako złącze mikrofonowe, wejście mikrofonowe, albo jako wejście instrumentalne i od razu nam się odpowiednia korekcja ustawi. Insert. To jest ciekawa funkcja, bo jeżeli użyjemy insertu, to mając wtyk TRS-owy z dwoma TS-ami, dwoma jackami mono, to możemy zainsertować tutaj na przykład efekt podłogowy do gitary. Tak, jeżeli mamy podłączoną gitarę przez moduł bezprzewodowy, to w ten czas wejście może służyć jako insert. Prawda, że pomysłowe? To jest niestety tylko moduł o poziomie instrumentalnym, nieliniowym. Nie udało się nam chłopakom coś z impedancją. Natomiast do gitary akustycznej czy klasycznej z przetwornikiem piezo jak najbardziej to się nadaje. I w tym momencie możemy spokojnie użyć tego gniazda jako gniazdo insertowe. Prawda, że dla ulicznego muzyka świetna opcja. Teraz jeżeli wkładamy, to nam się zaczyna od razu ładować nadajnik. Dobra, wracając do dodatkowych funkcji. Automatyczne wykrywanie systemów bezprzewodowych mam włączone i możliwość podłączenia tych nadajników. Teraz to, co jest dostępne tutaj, to jest jedno. Natomiast dodatkowe sytuacje pojawiają się, jeżeli korzystamy z Bluetootha. Ja celowo podłączam w tej chwili nowe urządzenie do Bluetootha. Słuchawki Benz, pomiń, potwierdzimy, zaakceptujemy, zezwalać na powiadomienia, tak, poproszę, pozwalaj, ok, wyszukiwanie w pobliżu, no i proszę, znalazł S1 Pro Plus, połącz, łączymy się w tej chwili, przygotuj się do nawiązania połączenia. Wcisnąłem przycisk, pali się na niebiesko, żądanie połączenia, połącz. Jesteśmy połączeni.
No i super. I teraz co tutaj mamy? Żeby włączyć strumieniowe połączenie, to trzeba wejść tutaj i w menu tutaj podłączyć nasz o, połączone. Jest połączone. Dobrze. Co możemy? Teraz zobaczcie, że ja ruszam w tej chwili gałą, dotykając paluchem i to samo się dzieje na ekranie. Także tu jest pełna funkcjonalność, jest możliwość wyciszenia kanału, jest możliwość przełączenia na mikrofon, instrument lub wyłączenie. To są ustawienia tonmaczowe mikserków Bose'a. Tu nam pokazuje od razu, jaki jest stan naładowania baterii. Podobnie jak w poprzednim modelu mamy pojemność 5500 mAh, to pozwalało na 11 godzin muzyki tła i 4 do 5 godzin głośnej muzyki, na przykład dla wokalisty z gitarą. Co tu jeszcze mamy? Mamy możliwość wyboru głośności, poziomu wysokich tonów, niskich tonów, nasycenia. Żeby przytrzymać, to możemy wyciszyć pogłos. O, teraz jest wyciszony, a teraz jest włączony. Ale co jeszcze możemy zrobić? W ustawieniach kanałów możemy wybrać różnego rodzaju źródła. Jeżeli wybieramy mikrofon, to możemy wybrać generalnie podstawowy model mikrofonu o normalnym gainie, jasno brzmiący. Natomiast mamy też do wyboru kilka różnych modeli mikrofonów, na przykład z Shure mamy SM57, 58, Beta57, Beta58A i nawet Beta87A. Mamy też możliwość podłączenia instrumentów instrumentalnych różnego rodzaju. No i tutaj tych modeli jest naprawdę sporo, łącznie z ATM-350, tam mi gdzieś mignął. Także tutaj pod tym względem jest naprawdę przepaść w stosunku do poprzedniego modelu, bo mamy możliwość zdefiniowania bardzo wielu różnych źródeł. Co dalej? Możemy podpiąć różnego rodzaju instrumenty, gitary, przystawki. Proszę bardzo. LR Baxa, Martina. Także tutaj pod tym względem jest naprawdę dużo, dużo więcej możliwości. Można zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych. Nazwa produktu, tu można sobie go nawet nazwać. O. Także pod tym względem kontroli, to jest to w zasadzie produkt tożsamy z L1 Pro, na przykład L1 Pro 16, Pro 8, Pro 32. Bardzo podobnie skonstruowane menu. Co ciekawe, jednocześnie można podłączyć dwa urządzenia przez Bluetooth. Mamy dual Bluetooth, audio. Można streamować jednocześnie do na przykład dwóch S1 Pro Plus albo do S1 Pro Plus oraz na przykład L1 Pro. Proszę bardzo. Idąc dalej, łącząc kolejne urządzenia przez Bluetooth, bo jest też taka możliwość linkowania przez Bluetooth, mamy możliwość podłączenia szeregu urządzeń korzystających z jednego sygnału źródłowego. Podobno rekord póki co wynosi 17 urządzeń, bo tylko tyle było w magazynie Bose Europe, gdzie w czasie szkolenia sobie zrobili chłopacy zabawny eksperyment.
linkując po prostu ze sobą S1 Pro Plus. To tyle, jeżeli chodzi o możliwości samego DSP. Jak widzicie, to wszystko jest bardzo szybko, zgrabnie do konfiguracji. O, dobra. To teraz może posłuchamy, albo nie. Najpierw jeszcze może pomierzymy. Mamy mikrofon pomiarowy tutaj. To jest odległość około metra. I sobie przeszumimy teraz sygnałem w smarcie. Będzie trochę głośno. Może trochę ściszę. Tutaj widzicie różne charakterystyki. Tutaj widzicie różne charakterystyki dla ustawienia liniowego, mikrofonowego i instrumentalnego. Jak widzieliście, możemy sterować tym z poziomu tabletu, telefonu lub też możemy wejść w menu urządzenia. A teraz niespodzianka, ponieważ jak widzicie, mamy tutaj również S1 Pro, stare, pierwszy model. No to posłuchajmy, pomierzmy, jak się zachowuje w porównaniu do nowego modelu, stary model. Przepraszam. Już widać, że jest inna latencja. Tutaj latencja jest powiększona o moduł bezprzewodowy MiPro ACT5800. Natomiast weźmy pod uwagę, że on ma totalnie liniową odpowiedź fazową, czyli tutaj niecałe 7 minus 2, niecałe 6, 4, 5, niecałe, no będzie miało 5. 4,80, tak? 4,80 milisekund latencji własnej, bo w układzie jest jeszcze MiPro, a zobaczmy, ile latencji będzie miało stary. No i możemy sobie zobaczyć, że wielkich różnic nie ma. Różowy to jest S1 Pro Plus. Biały, jasny różowy to jest stary S1. Rzeczywiście minimalnie w dole jest lepsza odpowiedź, ale tak generalnie to akustycznie głośnik bardzo podobny. Natomiast to, co wyróżnia nowy głośnik, to sprawdziłem, w jaki sposób zachowuje się limiter. Zobaczcie, co można
do jakiego stopnia można przegiąć pałę w zasileniu tego nowego modelu. Ja założę słuchawki. Założę słuchawki, bo za chwilę ogłuchniemy. I teraz zobaczcie. No, różnica brzmieniowa się w zasadzie zaciera przy głośnym słuchaniu. Limitera praktycznie nie słychać. Także musi to być limiter przynajmniej dwupasmowy. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę na delikatną zmianę charakteru brzmienia w pewnym momencie w tonach wysokich. Także pod tym względem głośnik jest no, zawodowo zabezpieczony przed przypadkowym przegięciem i też widzieliśmy, że może być utrzymywany bardzo wysoki poziom ciśnienia ciągły. Może zostawimy na noc, na 12 godzin, czy na 8 godzin i sprawdzimy, jak to się będzie zachowywać. Dobra, to teraz jeszcze posłuchajmy, jak brzmi nowy Bose. Mam taki utwór demo, swój własny, prywatny. Posłuchamy najpierw na nowym, a później na starym. Słuchamy przez mikrofon Austin Audio OC18. Teraz przełączymy na stary model.
No. Tak na szybko, na krótko, podstawowe różnice brzmieniowo są? Są brzmieniowo różnice? Nie bardzo, nie? Troszeczkę więcej dołu, ale minimalnie, natomiast góra jest dokładnie to samo. Zwróćcie uwagę, że wykres fazowy również jest identyczny. O. Czyli praktycznie od 800 Hz mamy co prawda o 180 stopni przesuniętą fazę, ale jest to plus minus 30 stopni, 40 może. Stąd też wynika czytelność tego zestawu na większe odległości, jeżeli chodzi o tekst i słowa i konferansjerkę. Ok. Pozwolę sobie zajrzeć na komentarze, może jakieś są. Może ktoś nas ogląda. Nie tylko Łukasz. Tutaj na miejscu. Okej, jeden komentarz. Siema Radek, siema. Jeżeli macie jakieś pytania, to teraz. No. Okej. Moja żona jak zobaczyła nowy model, stwierdziła, że żony zawsze mają rację, ona musi go mieć. Jest faktem, że wykorzystywała S1 Pro bardzo intensywnie. Ząb czasu trochę go naruszył. Myślę, że z tym nowym modelem będzie sobie radzić równie dobrze jak ze starym. No i te dodatkowe funkcjonalności z wbudowanymi mikrofonami bezprzewodowymi w pewnych sytuacjach, na przykład kościół, gdzie trzeba zaśpiewać do akompaniamentu, możliwość podłączenia komputera bezpośrednio, to wszystko jest, to są bardzo fajne opcje. Jeszcze warto powiedzieć o jednej funkcji nowej, mianowicie przez wyjście, może tutaj drugą kamerę damy. Przez wyjście XLR możemy wypuścić sygnał do subbasu po filtracji, po załączonym filtrze górnozaporowym i w tym momencie też załącza się filtr dolnozaporowy dla Bose S1 Pro Plus. Gdzieś tu była ta funkcja. Sub-EQ, o tutaj. Jeżeli włączymy sub-EQ, to w tym momencie przez wyjście XLR wychodzi nam odfiltrowany sygnał do basu, natomiast też od dołu jest zafiltrowany sygnał dla odtwarzania dźwięku przez S1 Pro Plus. I to w zasadzie tyle z tych wszystkich najważniejszych spraw. Rozpoczyna się testowanie. Teraz będziemy sprawdzać w boju, jak to się rzeczywiście sprawdza, chociaż widać dwa elementy. Po pierwsze, brzmieniowo jest bardzo tożsamy z poprzednim modelem, czyli wszyscy, którzy cenili S1 Pro za brzmienie, będą zadowoleni z nowego modelu. I druga rzecz, limiter, przetwarzanie limitera jest na bardzo wysokim poziomie. To na pewno jest przynajmniej dwupasmowy limiter i działa niezwykle skutecznie, obchodzi się łagodnie z dźwiękiem. No i potestujemy, jak się sprawdza z faktycznie impulsowymi sygnałami
przy na przykład mocnym biciu gitary, przy gitarze basowej. Zobaczymy, sprawdzimy, przetestujemy. Tyle tytułem wstępu. Pomiary mogliście obejrzeć, brzmieniowo mniej więcej posłuchać mogliście. Ja ten utwór demo udostępnię w sieci, żebyście mogli sobie ewentualnie pobrać i odsłuchać tego na własnym systemie odsłuchowym dla porównania. No i co? W razie czego telefonujcie, piszcie na Messengerze, macie pytania, postaram się odpowiedzieć. Bateria trzyma tak samo jak w poprzednim modelu. Ile kosztuje? Sugerowany detal to jest 3790 bodajże, a moduł nadajnika to jest 890 zł. Z tym, że wiadomo, że to jest sugerowany detal, który siłą rzeczy będzie zawsze zaniżany w przypadku cen, że tak powiem, STIT, czyli to, co będzie w sklepach. Ważna rzecz jeszcze. Pierwsza dostawa w ilości szalonej będzie dostępna 15 czerwca w Polsce. W sieci dystrybucyjnej sklepów Commercial Audio. Także na stronie Commercial Audio możecie sprawdzić, gdzie będą dostępne. Testujcie, sprawdzajcie, używajcie. To tyle. Na razie.